Watch Huge 566. Minecraft games. Jako młody chłopak bardzo lubiłem gry z serii Pokémon. Wówczas były one czymś nowym, niesamowitym, jarą klasowej miłości. Każdy, kto przeżywał młodość w latach 90. dobrze o tym wie. Ja miałem szczęście, bo mój ojciec pracował za granicą i przywoził mi różne fajne gry. W tym oczywiście Pokémon wraz z konsolą Game Boy. Grałem wtedy we wszystkie dostępne wersje, a później również w Silver i Gold. Te dwie ostatnie były moją wielką miłością, a choć każdy wyrasta ze szczenięcych lat, wspomnienie pozostaje. Tak to właśnie pewnego dnia zapragnąłem znów zagrać w swoje ukochane Silvery albo Goldy. Mój stary fioletowy Game Boy wciąż jeszcze był na dnie szuflady i działał, ale niestety nie miałem kartridża. Nie mogłem jednak pogodzić się z tym, że już nigdy nie zagrałem. Postanowiłem koniecznie jej poszukać, choćby za najwyższą cenę. Byłem gotów zapłacić za nią ponad 200 zł, mimo tego, że wcale nie była tego warta. Z tym, że nigdzie nie można było jej kupić. Jeśli już udało mi się znaleźć jakiś kartridż, był uszkodzony. Lecz pewnego dnia, gdy byłem w jednym z lombardów lub ze sklepów wszystko po 5 zł, udało mi się wypatrzeć właśnie dyskietkę Silver. Była już brudna, nieco sponiewierana i zniszczona, ale mimo tego postanowiłem ją kupić, choćby z nostalgii. Była ostatnią nadzieją. Sprzedawca nie wiedział, co to za gra, nie miał nawet pojęcia o serii Pokémon, ale oferował mi nowsze, Ruby, Sapphire, lecz ich nie chciał. Powiedział mi wtedy, że nie wie, czy dyskietka Silver w ogóle działa, ale byłem uparty. Kupiłem ją ku swojej uciesze za grosze. W domu od razu zapaliłem się do gry. Włożyłem ją do konsoli i włączyłem. Z początku zaczęło się zwyczajnie. Logo Game Freak, animacja z różnymi Pokémonami. Już samo to przywołało przyjemne wspomnienia tamtych szkolnych lat. Ale logo Silver wydało mi się dziwne. Poruszało się jakby w wspomnianym tempie. Taka też była muzyka. Co dziwniejsze, było jakby odwrócone. To znaczy ziemia była nad lecącą Lugią zamiast pod nią. Sama Lugia miała odwrócone kolory, była biała z czarnymi oczami. Napisów Pokémon Silver nawet nie było, jedynie samo Pokémon. A zamiast Silver, puste miejsce. Pomyślałem rozgoryczony, że to jakaś zhakowana gra albo przeróbka, ale niestety to jedyne, co mi zostało. Postanowiłem więc zacisnąć zęby i po prostu w to zagrać. W menu była tylko opcja New Game. Cieszyło mnie to, bo wcale nie zamierzałem grać na czyimś koncie, a zacząć wszystko od nowa. Ale gdy tylko kliknąłem w ów napis, konsola jakby sama się zresetowała. Wróciłem do openingu loga Game Freak, dziwnej Lugii i menu. Tylko że ku swojemu zdziwieniu w menu była teraz trzecia opcja. Continue. Będąc niezdrowo ciekawy, kliknąłem w to. Później tego bardzo żałowałem, bo zaważyło na zawsze o moim stosunku do tej gry. Przeniosło mnie do gry. Ludzik nie wyglądał normalnie. Zamiast być czerwony, był szary, tak jak kamienny mostek. Otoczenie było nie mniej dziwne. Wyglądało zupełnie jak wnętrze jaskini. To rozjaśnione, ale w środku były domy, krzaczki, jeziorko i tak dalej. Uznałem, że ta gra jest chyba do niczego, bo albo zepsuta, albo w dziwny sposób podrasowana. Ale był też jej ciekaw. Najpierw wszedłem w statystyki gracza, żeby je obejrzeć. Gracz nazywał się TXENUOY. Co wydało mi się bezsensownym bełkotem. Pewnie kolejny z błędów. W dalszej części będę nazywał go Tex, dla ułatwienia. Jego obrazek wyróżniał się tym, że zamiast odcieni brązu i czerwieni był koloru szarego, tak samo jak podczas rozgrywki. Wydawał się jakby zamrożony, również jakiś smutniejszy. Miał 0 odznak, spędził na graniu 0 godzin. W tym momencie byłem już w 100% pewien, że dyskietka jest poważnie uszkodzona. To było niemożliwe, lecz ciekawość pchnęła mnie dalej.
aby zobaczyć, czy jeszcze zaszokuje mnie ta gra. A to, co zobaczyłem wtedy, to był mały, malusieńki procent. Obejrzałem Pokémony Texa, które też wydawały mi się bardzo dziwne. Miał ich 7, co było przecież niemożliwe. Pierwszym była Chikorita, Pokémon Starter na IW 5 i z zerową ilością HP. Na levelu 5 i z zerową ilością HP. Mimo tego nie pisało nigdzie, że jest martwa. Poruszała się zupełnie jak żywa. Nazywała się Evealtdats, co było kolejnym bezsensem. Pozostała 6 Pokémonów była Unownami na levelu 100, które były żywe i jako jedyne wydawały się być normalne. Zauważyłem jednak, że w chwili, gdy przeglądałem statystyki, żaden Pokémon nie wydawał odgłosu. Każdy z nich miał też tylko jeden atak. Morning Sun, który jest typowy dla Pokémonów psychicznych, a więc teoretycznie Chikorita nie powinna go mieć. Zajrzałem jeszcze do Pokegira, ale tam też był spory chaos. Zamiast mapki była próżnia, pośrodku niej ikona Texa, a dookoła niego takie ikonki, które są wtedy, gdy sprawdzamy w Pokédexie, gdzie ten Pokémon występuje. Czarne z czerwonymi oczkami. W tym momencie wydawały mi się wyjątkowo upiorne. W notesie z telefonami był tylko jeden numer, nazwany 3 znaki zapytania i nic więcej. Radio było zatrzymane na jednej stacji. Była to muzyka z Barn Tower, czyli wieży, w której znajdował się legendarny Pokémon o imieniu Hoenn. Nie można było zmienić tej stacji. Pokédex był jako jedyny normalny. Co ciekawsze, był pełny, a przy każdym Pokémonie widniała ikonka Pokébola. Zupełnie tak, jakby był złapany. No i w końcu zacząłem grać. Szedłem Texem w jednym kierunku, jakim mogłem. Na dół, bo w pozostałe strony nie mógł się poruszać. Obracał się i szedł w miejscu. Ludzik wszedł w pojedyncze drzwi, które były tak po prostu bez żadnego budynku. Wtedy trafiłem do całej ciemnej jaskini, gdzie nie było widać nic poza migoczącym wejściem. Wtedy nagle, istotny zowod, na dole pojawił się komunikat Evealtdats used flash. To było dziwne, bo nie przypominam sobie, żeby Chikorita miała taki atak. Niemniej jednak został użyty i otoczenie rozjaśniło się. Wyglądało to niezbyt ciekawie. Krajobraz dosłownie jak po przejściu Bisingdo, czyli różne fragmenty otoczenia rozlepiane w chaotyczną całość. Raz szedłem po wodzie, drugi raz po drzewkach. Uważałem, że nic mnie już nie zdziwi. Myliłem się. Nagle moja postać się zatrzymała. Dzwonił telefon spod numeru 3 znaki zapytania. Zacząłem oglądać naszą rozmowę na pasku komunikatów. Wyglądało bardzo dziwnie. Była serią nic nieznaczących liczb i znaków, a przez cały czas jej trwania zamiast muzyki był odgłos ataku Scratch. Powtarzany bardzo wiele razy. Zdołałem wyłapać z kontekstu kilka słów. Live, if, you, still, can. Łamana angielszczyzna, ale oznacza uciekaj, póki jeszcze możesz. W tym momencie ta gra mnie zaczęła coraz bardziej przerażać. Co gorsza, gdy tylko rozmowa się skończyła, zaczęła się walka Pokémon, mimo że nigdzie nie było żadnych przeciwników. To, co działo się podczas niej, było naprawdę przerażające. Przede wszystkim całe tło miało kolor krwisto-czerwony. Muzyka była tak bardzo zniekształcona, że zamieniła się w serię charkotów, bełkotów i upiornych jęków. Moja postać zamiast odwrócona tyłem była przodem do mnie. Zauważyłem, że nie miała oczu. Tylko dwie wielkie puste dziury. Miał też bardzo nieszczęśliwy, wręcz upiorny wyraz twarzy. Ta morda to był jeden z najgorszych widoków w moim życiu.
doskonałe paliwo dla koszmarów nocnych. Mój przeciwnik wyglądał normalnie. Był cały czarny, ale rysy postaci były typowe dla różnych trenerów z gry. Nazywał się TSROWOI. Wystawił do walki Lugię na setnym levelu. A ja miałem, co bardzo dziwne, tylko jednego Pokemona. A przecież niedawno było ich 7. Evealtnat, czyli moja Chikorita, była jedyna zdolna do walki. A przecież była martwa. Ale nie mając wyboru, wystawiłem ją. Upiorna morda na szczęście zniknęła, ale Chikorita była równie okropna i zdeformowana. Była szkieletem. Szkieletem dokładnie tak ułożonym. Wypasował do niej... do jej ciała szkieletem, na którym były strzępki mięsa. To było okropne. W dodatku miała wszystkie 4 ataki. Zamiast jednego, jak wcześniej. Był to Morning Sun i 3 identyczne, o nazwie Flash. Wroga Lugia nie zaatakowała, dając szansę mojej. Eevee zaatakowała ją Morning Sun, po czym Lugia natychmiast straciła całe HP i umarła. Ale mój Pokémon jakby tego nie zauważył, bo zaatakował jeszcze raz. Miły puste miejsce, wtedy tam pojawiła się okropna upiorna dłoń. Z kości i ze strzępami mięsa. Nazywała się Ghost Head, dłoń ducha. Zaatakowała Tackle, czym z kolei uśmierciła Eevee, co było paradoksem, bo ta już przecież od dawna nie żyła. Teraz do walki stanęła moja własna upiorna morda z tymi pustymi oczodołami. Co gorsza, wyglądała jeszcze gorzej niż przedtem, bo miała na sobie pełno ran, a w niektórych miejscach brak skóry i same kości. Mój gracz miał same ataki Tackle i jeden bardzo dziwny, który był ciągiem znaków... 5 znaków zapytania. Użyłem jego. Wtedy nagle cała walka się skończyła w ciągu sekundy, a ja wylądowałem z powrotem w ciemnej jaskini. Tym razem nie było Flash. Znajdowałem się w strasznej ciemności, żadnego punktu odniesienia. Mogłem tylko iść przed siebie. Żadnej muzyki nie było. Wokół martwa cisza. Żadnego oporu, żadnych przeszkód w mroku. Szedłem tak chyba bardzo długo, aż w pewnym momencie pojawił się komunikat. What? Zupełnie jak przy wykluwaniu się z Pokemona z jajka. I faktycznie pojawiło się jajko, które zaczęło pękać. To dziwne, bo nie przypominam sobie, żebym miał jakiekolwiek jajo wcześniej. Wykluła się z niego mała Chikorita, również na levelu 5. W dodatku wszystkie udołny zniknęły. Tak, że miałem tylko jednego Pokemona. Uszedłem w ciemności może kilka kroków, gdy pojawił się drugi komunikat. Chikorita z dużych liter is fainted. Chikorita nie żyje. Cała sprawa zrobiła się naprawdę przerażająca. Nic jej przecież nie było. Wszedłem w statystyki Pokemonów i znowu szok. Chikorita, mimo że miała 0 HP, porusza się jak żywa. Teraz nosiła imię Evaldacilier. Tym dziwniejsze, że nie mieściło się w liczbie liter, w której można zapisać imię Pokemona. W tym momencie gra się zawiesiła. Nie mogłem nic z tym zrobić. Ciągle miałem przed sobą napis Evaldacilier i jej statystyki. I wtedy coś mnie tknęło. Im dłużej przypatrywałem się temu imieniu, tym bardziej pojmowałem, że te bezsensowne bełkoty mają sens. Po prostu trzeba je było przeczytać od tyłu. I ten napis oznaczał Can't leave, nie możesz uciec. A jej następczyni... Kolejny ciąg znaków. Really can't leave, naprawdę nie możesz uciec. TSROWOI to... You worst, twój najgorszy, a imię mojego bohatera Texnuoi oznacza you next, ty następny. Teraz miałem już dość. Ta gra naprawdę stawała się coraz bardziej upiorna i przerażająca. Ktoś, kto ją stworzył, musiał mieć naprawdę porządnie zryte w bani. Ale ekran w końcu się odwiesił. Teraz znajdowałem się po prostu na trawce.
a była noc. Moja postać, co zauważyłem, stała się biała, trupio blada. Ten przerażający ryj idealnie do niej pasował. W tle grała muzyka tak smutna, tak żałosna, tak grobowa, że wpędziła mnie w nastrój nie do opisania. Byłem przestraszony, roztrzęsiony i myślałem, że zaraz schwycę dusz i popełnię samobójstwo. Tej muzyki nie można znaleźć w żadnej z gier Pokémon, bo jestem pewien, że w soundtracku żadnej z wersji go nie ma. Zapamiętałbym tak żałosny i beznadziejny ton. Ale ten nastrój nie utrzymał się długo, bo ja postać nagle spadła, a przecież stała w miejscu. Wpadła do jakiegoś pomieszczenia, domku, który wydawał się nawet całkiem przyjazny. Ucichła muzyka. Ale już sam nie wiem, co było gorsze, ta upiorna cisza, czy to grobowe brzmienie. Dopiero po chwili spostrzegłem, że kafelki podłogi są w pewnych miejscach jaśniejsze od reszty. Układają się w napis RIP. Chodziłem po tym domku, ale nie było nigdzie wyjścia. Nigdzie. Wciskałem wszystkie klawisze po kolei, aż z nudów zajrzałem do moich Pokemonów. Upiorna Chikorita wciąż tam była, a wraz z nią 5 udonów. Tym razem liczba Pokemonów się zgadzała. A ikony tych Pokemonów układały się w napis DEATH, czyli śmierć. Gdy wyszedłem z Pokemonów, nagle w podłodze pojawiły się schodki. Nie wiem dlaczego, ale zszedłem na dół. To było głupie posunięcie, ale pchany ciekawością musiałem to zrobić, mimo śmiertelnego wręcz przerażenia. Na dole był korytarz, krwisty czerwony. Gdy tylko tam się dostałem, pojawił się komunikat Yes, no. Musiałem wybrać jakąś odpowiedź, a nie zdałem nawet pytania, bo go zwyczajnie nie było. Kliknąłem yes i nie stało się nic. Szedłem w dół korytarza, co jakiś czas trafiając w drzwi. Za drzwiami była po prostu dalsza część korytarza, a potem kolejne i tak dalej. Przechodziłem, ale zauważyłem, że z każdym przejściem przed kolejne drzwi moja postać się zmienia. Staje się coraz bledsza, w końcu cała czarna, a potem w tej czerni wyłaniają się kawałki bieli na różnych częściach ciała. Zdałem sobie sprawę, że tekst umiera i gnije. To, co się z niego wyłania, to jego szkielet. Gdy wszedłem w ostatnie drzwi, automatycznie przeniosło mnie do moich Pokemonów. Miałem dalej Chikorite i Udony. Ale coś się w nich zmieniło. Wszystkie miały ikonkę trupiej czaszki zamiast żywiołowego, ruchliwego stworka. Każdy zamiast imienia miał pojedynczą literę, które układały się w wyraz too late, za późno. Próbowałem wyjść z tego, bo stwierdziłem, że mam już dość. Było już pewne, że nie zasnę tej nocy, ani kilku najbliższych. I właśnie wtedy pojawiło się zwieńczenie moich koszmarów. Ta okropna, ohydna, trupia morda była duża na cały ekran. Oczy od dołu pozostały puste, ale spływały z nich stróżki krwi. Skóra na twarzy była sponiewierana i w wielu miejscach jej brakowało. Cała dolna szczęka była po prostu kością. Tego było za wiele. Wyłączyłem konsolę. Obraz mordy znikał jakby umyślnie bardzo powoli, pozostawiając doskonały zarys w moim umyśle. Wyjąłem dyskietkę i przysiągłem sobie, że nigdy więcej nie będę wgrać w żadne Pokemony. Całą noc spędziłem bez zmrużenia oka. Grałem około 40 minut, a te 40 minut odcisnęło na mnie piętno. Wszędzie widziałem te mordy, a przecież to był tylko chory wymysł jakiegoś znudzonego idioty, który zdecydował się podrasować dyskietkę. Na drugi dzień, niewyspany, postanowiłem pójść do lombardu, z którego kupiłem dyskietkę, i popytać o nią. Dopiero teraz zauważyłem też, że nalepka z Lugią jest niemal doszczętnie zdarta, a na niej jest naklejony kawałek taśmy klejącej. Było tam napisane markerem, małymi literkami Know if you wanna live. Know if you wanna live. Nie, jeśli chcesz żyć. Wcześniej nie zauważyłem tego napisu, będąc zbyt podekscytowany grą. Choć to i tak bez znaczenia, bo pewnie by mnie dodatkowo zaciekawił.
Facet w lombardzie był zdziwiony, że na drugi dzień przychodzę z tą grą. Powiedziałem mu, że jest zepsuta, a on na to, że tak przewidywał i nie przyjmie jej z powrotem. Ale nie o to mi chodziło. Chciałem się dowiedzieć, kto stworzył taki koszmar i po co. Facet odpowiedział mi jedynie, że przyszedł do niego rok wcześniej młody chłopak, który też uważał, że gra jest popsuta. Sprzedawca zapamiętał wyraz jego twarzy, smutny i przerażony. Teraz ani trochę mnie to nie dziwi. Wątpiłem też, że by to dziecko stworzyło tą potworność. Ktoś po prostu puścił to w obieg dla własnych chorych celów. Dyskietkę zabrałem z powrotem do siebie, po czym rozbiłem młotkiem na drobne części i wyrzuciłem do kosza. Nikt więcej w nią nie zagra. I bardzo dobrze. Nie istniała już w realnym świecie, ale wciąż była w mojej głowie. Pozostała tam bardzo długo. Po tym feralnym dniu popadłem w depresję. Byłem w niej około 1,5 roku, ale wraz z pomocą psychologa udało mi się z tego wyjść. Ale nieraz miewałem myśli samobójcze, że nigdy się tego nie pozbędę. Nie uważam, że ta dyskietka była w jakiś sposób przeklęta, czy też nawiedzona. Była zwykłą dyskietką, którą po prostu jakiś chory kretyn i pojeb skopiował i przerobił. Do dzisiaj nie wiem kto to, ale z pewnością to był ktoś, komu zależało na czyjejś śmierci. Być może jakiejś konkretnej osoby, być może po prostu tego, komu wpadnie w ręce. Sądzę, że tą osobę zainspirowały przypadki dziwnych śmierci dzieci po graniu w Pokémon Red i te starsze wersje. Znana jest historia dziwnych zgonów spowodowanych upiornym nastrojem Lavender Town w pierwszych wersjach gry, muzyki i grafiki. W każdym razie nie chcę nawet o tym myśleć. Ile śmierci ten skurwiel mógł spowodować. Ta dyskietka pewnie posiadała też dalszą część gry, do której jednak nie dotarłem. Nie dotrwałem. Nie wątpię też w to, że to nie był jedyny egzemplarz. Uważajcie więc na to, co kupujecie, bo czasami ciekawość była niezdrowa. Bywa niezdrowa. Zwłaszcza w przypadku dziwnych i podrabianych wersji waszych ukochanych gier. Cukierek albo psikos strasznego Halloween.